random. Cześć wam, dzisiaj ja jest Wizu, nie witam was w Jethro, nazywa się Overcooked 2 i dziś będzie troszkę inaczej. Raz lecimy bez kamery, dwa jestem Sadiego Żuwik. I co, ja w Overcookta w koopie w sumie na dobrą sprawę nie grałem. Umowa licencyjna, zaakceptuj, weź tam kliknij o to. Powinno się teraz załączyć i widać. A czy chcesz wybrać swojego kucharza? Wybierz kucharza. Ja nie chcę być pieskiem, ja chyba Żuwika brałem, ale... Narwalek jest ekstra. Weźmy tym razem narwalka, okej? Ja będę narwalem. A, wybrałeś pieska? Jest, okej, przepraszam, nie wiedziałem, że to działa w obie strony. Reniferka, Żuwika, pieska. No kotków nie ma, to jest dziwne, w tej grze nie ma kotków. Co to ma znaczyć? No, jest mysza. Chcesz być pandą? Panda ramen. Tak. No dobrze, to próbujemy zrobić potyczka, kanapa, nie gra zręcznościowa, fabuła... Nowa gra może od początku? Tak, zatwierdź. Nigdy nie grałem w kopie tak bardziej poza filmikiem instruktażowym, który robiliśmy kiedyś z Teo. To ja ani razu nie odpaliłem żadnego Overcookta w koopie. Odpalałem podobną grę w koopie, zresztą będziecie mieli z tego odcinek, ale Overcookta nie, więc to jest dla mnie coś nowego. O, jesteśmy w dwójkę, super. W ogóle Team 17 ma jakieś problemy, bo chcieliśmy grać, chcieliśmy z tego streamować, chcieliśmy z tego robić różne rzeczy i się nie dało. Nekromniamniamikon. Tak. Mikon? To źle brzmi w dzisiejszych czasach. Mikon? Czemu źle brzmi? Jaj, Miko! Nie? Nie o to chodzi? Z innym, czymś innym mi się kojarzyło. Ja nie wiem, totalnie nie miałem skojarzenia, nie wiem o co chodzi. Przeklikajmy, może, jeżeli nie będziemy wiedzieli, w jakie kłopoty się pakujemy, to może będzie nas to mniej bolało. Czy to jest broku? Broku na kawałek chleba. U mnie ciasto. Dopiero teraz załapałem, że te nagrobki wyglądają jak bochenki. Te po lewej. A może jak? Grzybki jakieś, czy... Ale nie, bochenki. Tak, bo to są chlebki. Rośnie i rośnie, ahahaha. Nie, mam się nie śmiać, ten, jak zły człowiek. Dobra, spróbuję się nie śmiać jak zły człowiek. To nie tak miało być, to niemożliwe. No, jeżeli chcecie usłyszeć mój złowieszczy śmiech, to zapraszam na wczorajszego streama, który, jak dobrze pójdzie, to już dzisiaj powinien być online. Na razie go YouTube mieli. No chyba, że go będzie mieli tak jak streamy z zabawy chowanego, no to wtedy będzie gorzej, ale no. Co my mamy zrobić, jak my mamy te chlebki nakarmić? Na pewno mamy je nakarmić. Tak. O nie, jesteś może zieleni. Nie wiem co robić. Podaję ci sałatę, kruj sałatę. Podam ci tutaj kolejną, no, żebyś bliżej mógłbyś... miała. Pomidora też ci bliżej podam. No. No. Mhm. No ja nie wiem co to miało. Coś dziwnego. Połóż mi tu gdziekolwiek. Okej, okay, ja to złapię. To położę tutaj i mam to wrzucić tutaj, tak? Okej. Okay. Czy ja muszę talerze myć? Coś w tym stylu. Pomidor leci w tą stronę. Lecimy tutaj z pomidorem. No masz ogórka tutaj. I teraz pomidora muszę. Ale czy my potrzebujemy w ogóle tego ogórka? Nie. Teraz potrzebujemy pomidora i sałatę. Dobra, to ja ci już tam kolejną sałatę położę, a ogórek niech leży i pleśnieje. Przyda się potem. Mizerię zrobimy z niego. Tu pomidor. Mam to. I zaniosę. Teraz pomidora, ogórka i ten. To ogórka już mamy. Ogórka już złapię. Sałatę mam. Prawie. I tutaj, no. Połóż tutaj. Wezmę od ciebie tego pomidora, a ty krój tego ogórka, przełożę ci go tak, żeby łatwiej go było złapać. No. Co teraz? Sałata i pomidor, tak? Oczywiście jest totalnie nie... Przełożyłaś znowu tam do rogu. Dobra. To... Jestem jak kotki. Kotki nie lubią ogórka. Tak. Tu stawiam to, tu stawiam to, tu stawiam to. Idę po sałater. Stawiaj sałater. Ten ogórek niech tam leży. Nie zblokuje nam się dzięki temu. Idę po kolejną sałatę. Masz tutaj kolejną sałatę. Bierz sałatę. I tutaj daję to, i to, i tu, i to. Tak! Lato praktyki! Ogórek teraz też się przyda, więc położę ci kolejny ogórek. Przyda się.
I teraz sałatę mamy. O, to utyła pogórka, ja ci pomidora muszę dostarczyć. Udało się. Co się udało? O, to się udało, mówisz? Udało się pokryć ogórka. Łut, łut. Kolejna sałata. Kolejna sałata nie jest potrzebna. Kolejny pomidor jest potrzebny. Ty potrzebujesz sałatę złapać. Czas nam powoli mija. O nie, jak to się mogło stać? I tam dalej będzie również potrzebne z ogórkiem, tak? O, dzięki. To było dobre. Górek. Ale sałatę teraz, sałatę dajesz, sałatę. To ci położę kolejną sałatę. Koniec czasu. Napiwek razy 4. Całkiem źle nam poszło jak na pierwsze podejście. Ta horda umiera z głodu. Hał, hał. No, prawda to. Odwrót. No to pięknie, robimy odwrót. O, troszkę się cykam, jeżeli to była pierwsza... O, było wytłumaczenie sterowania. Nie zdążyłem przeczytać. Jesteście moimi najlepszymi kucharzami, jeżeli tak, to jesteśmy zgubieni. Ale jeśli chodzi o zwalczanie apetytu, musicie się jeszcze wiele nauczyć. Wraz z Kevinem możemy powstrzymać te potwory przed wejściem do zamku, ale tylko na chwilę. Dobra, przebijamy. Nie chcę czytać o twoich zombie, chcę wbić do gry i zobaczyć... Czy ja mam... Ja mam ogonek tego? Tak, narwala. Lul. Okej. Okay. Jesteś jak od tego, Childa. Jestem jak wielorybek od Childa, dokładnie tak. Siekaj, rzuć, siekaj, rzuć, okej. Okay. Nawet nie zdążyłam czytać. Też nie. Czekaj, ja steruję, czy ty sterujesz? Ty sterujesz. Ja steruję, okej. Okay. Tu chcemy? No, to ale nie chyba działa. Nie możemy. Lecimy do punktu krwiodawstwa. Ta kropelka tam chyba oznacza, że jucha, nie? Nowy... Będzie sushi! Sashimi! Om, om, om. Gotowi... Do dzieła, go! Gdzie jest ryba? A. I to chyba... A, to jest to, co ja mam, co ja mam dać, tak? Gdzie, gdzie jest tutaj? Ty masz krewetki. Ale, o, mamy krewetkę, ale podaj krewetki, bo ja tu będę rybkę. Dobra. Krój! Ja tutaj podam rybkę. Blisko, byłaś? Kto chce tą rybkę? Gdzie to dać? A tu. Mhm. Ja teraz rozłożę te leże z powrotem na miejsce, dobra? To ty krój kolejne. Krewetkę, a potem... Właściwie to tu ci mogę położyć talerz, będzie bliżej. Czy my mamy rybkę? To ja zrobię rybkę, dobrze? Ale to jest nieprak... Bardzo mi to nie wyszło. Ale to jest niepraktycznie zorganizowana kuchnia. Ja cię kręcę! Po co oni to chcą na talerzach? Właśnie, po co oni chcą to na talerzach? Ja tutaj może pokroję ten. Odłożę tutaj rybkę i zaniosę ją i zgarnę wszystkie brudne talerze, bo już powinny być. Jeden talerz postawię koło ciebie, dobra? Żeby tutaj był. Co my teraz mamy? Ty dajesz to, to ja dam rybkę. Okej. Okay. Jedziesz! Jedziesz, narwal! Tu! I tu! I... A dawaj to! Dawaj to! Sorry. Dobrze, że tu nie ma zmywania, przynajmniej na razie, nie? Lecimy z kolejną rybcią. Mam wrażenie, że jedynka na starcie była dużo trudniejsza, ale to może mi się zdaje. Będzie teraz bardzo niehigienicznie, czyli postawię to... O! W sumie nie będzie najgorzej. Wezmę talerz. Tutaj złapię talerz, postawię ci tutaj talerz i... Aha, ty złapałeś ostatni talerz. Okej, to ty leć po krewetkę. Ja łapię rybcią. I na surowo podajemy ludziom. Nie mówimy im, że jest niejadalna. Dowiedzą się później. A my już opuścimy to. Wiecie, jak są te takie busy z jedzonkami, że jedziecie, nie wiem, do centrum i wystawili mnóstwo różnych dziwnych jedzonków, to... O nie, nie mam talerza. Już ci stawiam, tu, masz. To jest właśnie jeden z tych bajerów, że potem nie ma... Czemu ja mam tu krewetkę? Mam krewetkę! Złapię ostatni talerz, bo ten talerz mi się... No łap ten talerz! Tu. I bierzemy, jedziemy z rybcią.
koniec czasu. Jak tam punktacja? 872. Ej, nie no, nie jest tak źle. Na plus jesteśmy tam te 400 punktów ponad, więc... Za łatwo idzie. Za łatwo idzie, zaraz nas to dojedzie. Zaraz jak się kapną, że nie wiemy jak się podpala ten palnik, no to się skończy impreza. Nie mogę tu... A, bo to jest kropelka krwi, że tu są głodni. A potem są gwiazdki, że wykonane. Rozumiem. Co, jeszcze jedną? Co ma głody do krwi? O, to, że zombie? Że krwiożerczy są. Nie wiem, może. Tak bym to zinterpretował. Sushi. Potrzebujemy ryż, ugotować, surową rybę i... To będzie skomplikowane. Do dzieła. Ty gotujesz ryż. Ja potrzebuję to zielone. Rybę. Okej. Dobra. Nie to. O, dziękuję. Czekaj, tu chyba muszę ten. Nie. Czy jeszcze może nie jest gotowy? Może jeszcze jest sekunda? Nie, teraz jest gotowy dopiero. Tak, i mogę oddać ci palnik. I złapać surową rybę, pakować ją do tego i zanieść tu. Poszło! Okej, okay, dobra, czaję. To ty ogarniaj ten. Gdzie ci dawać ci ryż? Na zielone, czekaj tutaj. O! Tu! Teraz najpierw zielone, potem ten. I mamy to, i teraz ryba, i tu, i kolejne leci. Czyli teraz tylko sushi robimy. Ojej, jeżeli robimy tylko sushi. No to może być problematyczne, ci powiem. Dobra, tu muszę to zielone złapać jedno, tutaj drugie, tam trzecie. I złapać ten ryż zrobiony. I oddaję ci ten, i tu oddaję to, a ty ponakładaj... Nie, tam gdzie jest ryż, od razu. Gdzie jest ryż? Na tym zwiniętym, co wygląda troszkę jak taka zielona tortilla. To? Tak. Tam połóż i to się zamieni w sushi i wtedy możesz to No. Jedziemy tutaj. I wtedy możesz to zanieść. Okej. Okay. Kolejna rybcia. W sumie to mogę złapać to. Nie, czekaj. Nie! To! Tak! Podnieś to. I to zanieś tu, i to zabierz to, i to połóż tu, i nie wiem co teraz, i nie wiem co teraz, zielone na talerz, najpierw zielone na talerz, potem ryż, jeszcze talerz. Ryż na zielone, tak, dokładnie tak. Mamy talerz? Masz tu talerz. To się chyba jeszcze nie zrobiło. Czemu tu ludzie chodzą? O, ryby mogę tam dać. Czekaj. Okej, okay, to się udało. Nie mogę, ryż się musi świecić na zielono, musi być, żebym mógł go położyć na to. Ej, czemu nie mogę położyć? Co jest nie tak? Nic się nie dzieje, nie mogę położyć. A, bo to jest deska, nie talerz. Dobra. Zanieśmy to, weźmy talerz. Jezu, nie patrzyłam się w ogóle na ten. O nie, ryż to gdzie się było? Koniec czasu. Kubeł chyba jest na dole. Okej, max punktów. Uznajmy, że jesteśmy profesjonalistami. A czy chcesz kontynuować? Możemy spróbować jeszcze jedną. Jeszcze jedną, okej. I teraz. Troszkę się boję kolejnej. Troszkę. Mogliśmy sobie zrobić na pół pada. Jak na pół pada? Aha, że w dwie osoby na jednym padzie. To jest dopiero hardcore. To tak na Switchu można się bawić, ale... Teraz to byłam ja. A, teraz to byłaś ty. Czekaj, bo ja tu ten... Przesuwam tą... sygnalizację świetlną. Nie musisz pokazywać, jak jeździsz w realu. Lepiej nie. Brudne tale... O nie! Doszliśmy do etapu z higieną. Senepid był.
to po naszej ostatniej akcji atrakcji. A, co my mamy zrobić? Krewetki. To ja tutaj pojadę z samą krewetką. Ty tam już targaj ryż, czy coś w tym stylu. Aha, to nie wiem, co to jest. Łut, łut. To chyba jakby się paliło. Ja mam jakiegoś ogórka, co ja nie wiem, co z tym zrobić. Okej, okay, to... Aha, tam jest do krojenia. O, mamy brudny talerz. Umij. Myję, myję, myję. Myju, myju, myju. Co my teraz mamy zrobić? Ryż. O Jezu. Rzucisz mi ryż? Rzuć mi tutaj ryż na ten. Dobra. Nie, no! Rzuciłem ryżem. Poproszę ryż one more time. Dziękuję. Ja ten ryż ty wrzucę. I ogórki na zielone, tak? Tak, tak. Nie, nie mogę trafić. To jest bardziej skomplikowane, niż by się mogło wydawać. Tutaj walniemy zielony. I tutaj walniemy zielony, bo widzę, że dwa... A ty jedne krewetki niesiesz, tak? Tak. O nie! Mój ryż! Daję ci więcej ryżu. Okej. Okay. Ja ci, jakbyś zaniosła krewetki, to znaczy te zrobione sashimi, tak? To by było super. Co ja tu mam zrobić? Mam tu gaśnicę. Ja się zaraz zgubię. Ej, to jest tak niepraktycznie rozbudowana kuchnia. Czekaj. Krewetki. Ja może to zrobię tu. Brudne talerze. O nie! Ryż! Ryż! Gdzie są brudne talerze? Tu. Do wody musisz ten. No to. Musisz kliknąć. Jak weźmiesz ryż u góry, to ja tu ogarnę talerz. I ryż na to. Dobra, udaję, że wiem, co robię. Jakbyś dała ogórka, ale pokrojonego nie zdążymy pokryć ogórka. Skończy nam się zaraz ten. Nie wchodzę ci w paradę. Przepraszam. Nie! Nie, ryż, nie! O nie! O, tam weszło. O nie, nie zdążę pokroić krewetki. Chodź. O nie, czemu tu jest ryż? O nie. Czekaj, muszę wymyć ten. Tam ci umyję. Idź, rób to tam trzeba. No, a! Nie! Ja nie wiem, co trzeba! Czemu to... Nie! Moja krewetka. O nie, no. To chyba do Kuba musimy, tak? No. Chodź. Biegiem. Koniec czasu. To co? To się wytnie, tak? Tak. O, 120! Ej, nie jest najgorzej. 81, napiwki, niedostarczone zamówienia. Okej, nie jest tak źle. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. Spodziewałem się, że nie będzie pierwszej gwiazdki. Tak, ludziska, jeżeli chcecie zobaczyć w przyszłości, jak Wizu z Hadiugą lamią w jakąś grę zespołową, to mamy kilka planów. I napiszcie w komentarzu, że tak, albo chcecie. Tak, albo... Ewentualnie propozycje, ewentualnie nie. Ewentualnie nie, tak, ewentualnie nie. Proszę o komentarze na nie. Ale nie, następnym razem złapiemy coś, co mnie nie sfrustruje. Grażyn, chodź mi poprawić humor. Grażyn, gdzie jesteś? Ja wam dziękuję, dziękuję ci, że byłaś. Byłam. Miłego do następnego i hej! Bardzo głupio się przywala głową w blat, kiedy nikt tego nie widzi. To jest jakieś takie kontrintuicyjne, takie bardzo niepraktyczne. Bardzo.